Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w sprawy bezpieczeństwa Europy jest niezbędne. Jest niezbędne po temu, byśmy to bezpieczeństwo mogli utrzymywać. Oczywiście zawsze bezpieczeństwo kraju opiera się i musi się opierać na dwóch filarach, na sojuszach, na mocnych sojuszach zewnętrznych, ale także na budowie własnej, solidnej podstawy, własnej armii, własnej obrony terytorialnej, która może zapewnić to odstraszanie, by nikt nigdy więcej nie zagroził bezpieczeństwu naszego kraju, by sytuacja z września 1939 roku już nigdy się nie powtórzyła. Żołnierz polski zawsze był żołnierzem walecznym, był żołnierzem, który nie zawiódł. Polska realizowała swoje zobowiązania, żołnierz polski był na frontach II wojny światowej, na wszystkich frontach, to tutaj istniał największy, najpoważniejszy ruch oporu. Ta historia paradoksalnie, ale może nam, naszym nieprzyjaciołom, wrogom przypominać, że Polskę można zdobyć, ale Polski nie da się nigdy utrzymać.